Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w Szklarskiej Porębie, sztolni poszukiwawczej uranu, tak zwanej, to jest obszar poszukiwawczy 15. Sztolnia w całej swojej długości biegu głównego ma około 120 kilku metrów, boczne korytarze łącznie około 200 metrów. Z tego co jest w różnych materiałach, gdzie można się doszukać, a dzisiaj będziemy ją eksplorować. Sztolnia została wykuta w 1950 lub 1951 roku. Nazywana jest sztolnią numer 2, tak jak wcześniej wspominałem. Tutaj w bliskim sąsiedztwie jest jeszcze sztolnia numer 1, znacznie dłuższa. I być może się dzisiaj do niej wybierzemy, tylko że nie mamy pewności, czy nie jest ona zakratowana. Co na początku widzimy? Na początku widzimy obudowę górniczą, która się już powoli nam kładzie. O, cała stropnica leży na ziemi. Stojaki stoją właściwie to już tak jak... Stoją jak w orszaku pogrzebowym. Wody nawet do kostek nie ma. A przypominam, że dzisiaj mamy 11 grudzień bodajże. W Szklarskiej Porębie jest tak ciepło, że dosłownie można chodzić w krótkim rękawku. Zresztą widzieliśmy kuriera jadąc tutaj, że... 10 grudzień. Nie, 10 był wczoraj, czy dzisiaj? 10. Tak? To dzisiaj 10. Widzieliśmy kuriera, który w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku zasuwał. No cóż, klimat nam się zmienia. Zobacz, jakie nad głową masz ciekawe formy skalne, zobacz. Śmierdzi siarkowodorem, czujesz? Ech, się rozkłada obudowa. Co? A. Jesteśmy teraz już przy pierwszej odnodze. Nie jest ona na pewno długa. Z tamtej obudowy to już jest... Stoi, bo stoi, jak to mówią. Gdyby tutaj znaleziono rudę uranu, trafiłaby ona na pewno do kowar, do zakładów przerobu, poszukiwań rudy uranu. W późniejszym czasie zakłady R1 w końcowej fazie zajmowały się wzbogacaniem rudy uranu. Polegało to na tym, że bryły skalne były na początku mielone, które zawierały uran. Później traktowane były w różnych kąpielach, w kwasach, później w zasadach i jeszcze inne jakieś skomplikowane procesy. I efektem był wzbogacony uran pod różną postacią, w zależności od przeznaczenia. Tak zwany yellow cake, czyli żółte ciasto, był stosowany do elektrowni atomowych jako paliwo jądrowe. Mamy odgałęzienie, idziemy nim, to jest pierwsza odnoga w lewo. Idzie się tutaj dosyć wygodnie. Sztolnia ma około 1,90 m, 2 metrów, nawet więcej miejscami. Przynajmniej ten boczny korytarz taki jest. Niedaleko nas też znajduje się kompleks starej kopalni pirytu Fryderyk Wilhelm. Część tych wyrobisk można zobaczyć, ale to nie jest wycieczka na dzisiejszy dzień. W ogóle jesteśmy na terytorium zbójeckich czy zbójnickich skał. Zobacz, to góry. A, faktycznie. Próbujemy to zrobić z Zuma tym badziewiem.
Jest dwóch mieszkańców. Dobra, nie świecimy im po oczach. Dokładnie. Miejscami przesącza się woda. Generalnie, no można powiedzieć, że w sztolni jest sucho. Co to jest? Wiertło może? Tak? Ty zobacz, tu ktoś się chyba fuszerkę zrobił, bo jakiego guza zostawił, nie? No tu. Wszędzie ładnie, pięknie, a tu? A tu lipa z miodem. No lipa z miodem. No. Tak, tak. Wiadoma sprawa. Wiesz co? Ale za Chiny ludowe nie wyciągniesz tego wiertła, czy tego no, czegoś. Nie wyciągniesz. Bo to się zakleszczyło i dlatego oni to zostawili. No. No. Tutaj mamy podkład z gwoździami, czy ze śrubami. A to jest, proszę pana, blacha. No się miał lepszego urobku. Tak, rozkładali to. Urobek zbierali z tego. Pani, ja wszystko wiem. Ale to nam się skończy. I co tu mamy na końcu? Co? Przodek. Oczywiście Chio Burdello. Chio Burdello. Wafle czekoladowe Tosso. Kurwa, zeżar i już nie miał siły wynieść. No za skurwysyństwo. Czasami naprawdę jestem z reguły przeciwnikiem zamykania kratami sztolni, ale jak widzę takie rzeczy, to się nóż otwiera w kieszeni. Dobra, idziemy teraz do głównego wejścia. Dobra, teraz z tego bocznego lewego chodnika idziemy do ciągu głównego sztolni. Przed nami jakaś komora obwałowa. To 30. To nie wiem, ktoś po pijaku pisał? No właśnie, nie wiem, ile to jest metrów. Nie. A jak w prawo? Masz prawo. A widzisz, to jest właśnie ten przykład na to, że w kopalniach najbardziej niebezpieczne miejsca, jedne z najbardziej niebezpiecznych, to są skrzyżowania na sztolniach albo rozgałęzienia. Jest duża powierzchnia niepodparta i to się wali. Ślady wierteł, formy życia z Marsa, tacko z dziurką. Tacko z dziurką, dziurko z tacką. No i tu mamy rumorz. To wszystko się obwaliło. Być w tym miejscu, w czasie kiedy to do tego doszło, śmierć od razu. Jak to mówią, bezbolesna. To też jest jakaś komora zawaliskowa, ale widzę, że dalej można przejść. A my się udajemy w tą prawą odnogę. Tak, mamy różne tutaj przerosty skał. Zobacz, ten drąg to chyba przeniesiony, no nie wierzę, że ktoś z górników go przyniósł. Taka ciekawostka. Uran, który był pozyskiwany tutaj w Kowarach, chodzi mi o zakłady R1, na początku Rosjanom tak się spieszyło, że on ciężarówkami prosto z zakładów R1 jechał do Legnicy, a z Legnicy był transportowany do Rosji samolotami.
Ciekawe, dlaczego tak tu podsypane jest, nie? O. Takie coś usuną w Mieroszowie. Skały są tak wyzywane w poziomie. Takie płyty leżą na ziemi po 5 ton, człowieku. Jakbyś pod prasę hydrauliczną wpadł. Ciekawe, dlaczego drążyli takie półeczki właśnie, dlaczego to mogło służyć. Albo to jest robota poszukiwaczy minerałów, tak zwane kawerny, czy jak to się nazywa. Wyszukiwali i tam się różne znajdowały ciekawe minerały. Co? No, świeżyzna jest. Ale w ogóle jak to się błyszczy? Powiem tak. Zobacz, to już ewidentnie ktoś napierał jakimś młotkiem. Samo tutaj. To już ewidentnie. Ty, zobacz. A nie, to zobacz, jakiś grzyb, czy myślałem, że jakiś minerał ładny. To jest coś młotem. Tak, młotem, młotem. A to są kamikadze, jeszcze na tej przewieszce. Walą młotami. Zdełbanie byłoby co zrobić. Zbierać. O, tu też coś, jakieś wybrania mamy. No. Wszędzie widzę. No. Nie no, dewastują to już, to ona się aż w końcu zawali, jeszcze kogoś przywali. Ktoś gwoździa wbijał. Co? Ktoś gwoździa wbił. Pranie może wieszali. O, a tu już mamy stare górnicze. Tak. No ale to są rzeczywiście jakieś ciekawe tutaj minerały. Bardzo się błyszczą. No. Nie wiem, czy ja w domu nie będę na podczerwieni chodził potem, ale... Już jest blacha pod spodem? Tak. Do wyciągania? Puść mnie tam także. No proszę cię bardzo. No jest faktycznie blacha do wyciągania. No i mamy przodek. Ktoś sobie z tego podestu zrobił ławeczkę, widzę. I tyle, wracamy do ciągu głównego i idziemy dalej. Wyszliśmy teraz z tej prawej od nogi i kierujemy się na wprost przez ten zawał, co jest na skrzyżowaniu. No tu mamy uskok, fragmenty obudowy, wszystko się położyło, a tu mamy komorę obwałową. Mamy komorę obwałową. Tak. Płaska, płaski strop, płyty, wszystko idzie w pionie. Ciekawa rzecz geologiczna,
Ale stąd dlatego one się wysunęły i spadły na ziemię. Niewykluczone, że to będzie postępować sukcesywnie. Dlatego to być lepiej jak najkrócej. Na dupie nie zjechał. W ogóle to ja sobie tu chyba siądę na dupę. Bo w tych OP1-kach muszę z jedną rączką z aparatem. No tu jest destrukcja. Zobacz na ten stojak po prawej, jaki wykrzywiony. Stojak się wygiął, ale pod własnym ciężarem, on już nic nie utrzymuje. Przejdziemy pod tą resztką obudowy, koło kamyczka jednej tony, który spadł. Ślisko tu cholernie. Ale właśnie taki kataklizm w sztolni, taka powolna destrukcja jest najciekawsza. Jest niebezpieczna, ale jest ciekawa. Pokazuje, jak przyroda powoli zabiera wszystko to, co człowiek stworzył. Też ktoś coś wykuwał. No. Co? Nie, oni chyba liczyli z łączną korytarzy tych bocznych, wiesz? Tu mamy okucie górnicze, strzemiono ciesielskie, różnie na to mówią. Bardzo mocne, bardzo proste, ale bardzo wytrzymałe. Spaja stojak ze stropnicą i nie jest bardzo skorodowane. Dobry metal. Rosyjska. Te cholerne beleczki. Kamera cały czas lata, jakbym tydzień pił. No. To jest prawda. Pisze, jesteśmy na 70 metrze. Oczywiście nie wliczając tych bocznych chodników. Ale cały czas mamy małpi gaj, przez który trzeba przełazić. Prosta, długa sztolnia. Tak.
Co? No tu mamy hak, który podtrzymywał zapewne albo wentylację. Lutnie wentylacyjne dostarczał tutaj w tym ciągu technicznym powietrze, prąd, wodę. Po dobrej imprezie właściwie strzeli ci głową w dół. Tak. Śpij, chłopak. Jacyś idioci się dostali do MRU. Ten międzyrzecki rejon umocniony. Jakieś gimbusy do jednego ze kompleksów tych salonów. I tam są potężne kolonie. Tak, i wyobraź sobie, podpalili je wszystkie. No bo kurwa też podpalili. No. No dla jaj, no tak jak kota podpalić, wiesz. No. Rozumowanie Breivika. Jest, jest. Ja ci powiem coś tak, one były na pewno od początku, tylko na początku może ich wybili, wiesz? Na złom. To już się bali, że główkę przytłuknie. Mamy seteczkę. Mamy seteczkę. Zobacz, też coś pozyskiwali. O. Wiesz co to jest? Nie. To jest to, co zostało ze stojaka albo ze stropnicy. To były gałęzie. Tylko że one są twardsze niż cała ta miazga w drzewie i taki to efekt daje. Tak. Gdzie go widzisz? No. Jeszcze w koszuli nocnej. No. Patrz, wszystko jaśniejsze jest gdzieś. Zupełnie inne skały. Tak, stara do domu wyrzuciła, to tutaj mieszka. Tak. No ale ten jest rzeczywiście wielki. Świecę mu w oczy, bo się chłopak zbudzi. No. Wiesz co? Wpadło mi na łeb teraz coś. Słyszałeś? Nie. No. Mam nadzieję, że to nie ten nietoperz. Nie zesrał się. No bo my w tych OP1-kach to wyglądamy jak Pi-Sigma. Mógł się ze śmiechu. No i to niby 120 metr sztolni. Ale to ciekawe, dochodzisz do przodka i co, i zostawiasz śmieci, tak? No. Nie rozumiem tego. I pety. Kamer. Ty weź tą paczkę fajek. Wyniesiemy to. Masz tam kieszenie?
Chociaż kurwicy można dostać. Wózki? No ktoś sobie fanty przygotował. To jest to strzemiono. No. Inna konstrukcja, w lidze są okrągłe. Są kute. I saneczki dla Stalina, widzisz oparcie. No w imię braterskiej pomocy może robili, wiesz, chałturę. Jak to ci coś powiem, że to może to nawet już ktoś sobie przygotował po prostu, żeby to wynieść na złom. Ona na pewno nie waży. Tu mamy środeczek. No to idź do końca. Bo ci misji nie zaliczę. I co tam pisze? 135 metr sztolni. I to tyle. Sztolnia może dosyć monotonna, ale te leżące obudowy górnicze dają taką atmosferę grozy, bo wszystko to teraz wisi luzem. I te skały. No i te skały też nieciekawe, to prawda. Człowiek już może trochę w rutynę wpada. A to już krok od tego, żeby mieć metkę na dużym palcu. Dobra. Do usłyszenia, trzymajcie się.